Cześć! W dzisiejszym odcinku z serii Z życia fotografów przyrody opowiemy Wam o tym, co nam się udało sfotografować w marcu. A zaczęło się, jak widać, zimowo. Agnieszce trafiło się fajne spotkanie z chmarą jeleni. Ale mgła była tak gęsta, że autofokus miał olbrzymie trudności z nastawieniem ostrości. Kiedy się ociepliło, nosiliśmy w plecakach dwa rodzaje strojów maskujących i podczas zasiadki ubieraliśmy się tak, by jak najlepiej wtopić się w tło, czasami w połowie na zimowo, w połowie letnio. W marcu jak w garncu. Czasami próbowaliśmy naszych sił z podchodu, a czasami z zasiadki. Tutaj wracam z 3-godzinnego leżenia w 10-stopniowym mrozie, którego efektem było 3-sekundowe spotkanie z lisem. Koło domu fotografowaliśmy cudowne zimowe detale. Ale o fotografii zwierząt też nie zapominaliśmy. Lis sfotografowany przez okno w kuchni. Podczas naszych wycieczek miejscami musieliśmy pokonywać głębokie jary. I właśnie wychodząc z jednego z takich wąwozów, natknęliśmy się na wilka. I to spotkanie stało się dla nas ukoronowaniem pięknej końcówki zimy. Chociaż nie był to koniec marcowych atrakcji, ponieważ trafiliśmy jeszcze na wygrzewającego się w słońcu lisa, którego obserwowaliśmy przez dłuższą chwilę. A na Wielkanoc znowu sypnęło śniegiem. Zdrowych i spokojnych świąt. Trzymajcie się ciepło i aby do wiosny!